W Lubanie oficjalnie otwarto zmodernizowaną ulicę Kopernika i część ulicy Sołackiego. Inwestycję zrealizowało Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować stronie rządowej, rządowi, gdyż ta inwestycja właściwie w 100% została sfinansowana dzięki środkom rządowym, a więc dwa fundusze, fundusz dróg samorządowych i fundusz inwestycji lokalnych sfinansowały to zadanie. Powiat też się dołożył, oczywiście w bardzo skromnym wymiarze, bo to była złotówka i już ją 2 grosze, jak poinformowała mnie pani skarbnik. No ale ten nasz wkład, prócz pracy, troski, aby zostało to jak najlepiej wykonane, dało efekt i ten efekt cieszy mieszkańców, zwłaszcza, że ulice Kopernika i Słowackiego są ulicami o bardzo dużym natężeniu ruchu. Wzdłuż tych ulic położone są 3 placówki oświatowe, w tym 2 bardzo duże, a więc szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Łącznie to jest prawie 1500 uczniów. Jest też specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ale tak w cudzysłowie, używając cudzysłowia, można powiedzieć również, jest tu centrum handlowe miasta Lubania, czyli powiedzmy sobie takie lubańskie Bielany. W otwarciu drogi uczestniczył wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Cieszę się, ponieważ to jest trochę tak, że mieliśmy obawy, czy samorządy w wyniku pierwszej fazy COVID-a i strat finansowych utrzymają inwestycje, jednak te 6 miliardów złotych przeznaczonych na wsparcie samorządowych inwestycji przynosi efekt, że na Dolnym Śląsku właściwie nie mamy wycofania się z inwestycji, a patrząc jaki tutaj jest ruch, mam świadomość, że to była inwestycja bardzo potrzebna. A jaki był zakres wykonywanych prac remontowych na ulicy Kopernika i części ulicy Sołackiego? W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię na powierzchni 8300 m2, przebudowa chodników to jest dalsze 4300 m2, wykonano 3 wyniesione przejścia dla pieszych, szczególnie przy szkołach i przy marketach dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i co jak widać wpływa przede wszystkim na spowolnienie ruchu na tej drodze, gdzie tu był zawsze problem z ograniczeniem prędkości. Ponadto na placu Słowackiego powstało tak zwane mini rondo, gdzie utworzono dodatkowe 9 miejsc parkingowych. Kolejne inwestycje drogowe, których inwestorem jest powiat lubański, rozpoczynają się właśnie w Zapuście w gminie Olszyna oraz w Pobiednej w gminie Leśna. Przybliżymy je w kolejnym programie informacyjnym.